Cześć Krzysztof. Cześć Jasia. Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do, do, do rozmowy, do podcastu, do tego, że zgodziłeś się poopowiadać o różnych kwestiach, o których, no właśnie, do których za chwilę przejdziemy. Bardzo się cieszę, bo znamy się już jakiś czas. Nie wiem, ile nie będę nam liczyła lat, ale chyba jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby, żeby porozmawiać w podcaście, więc. Biorąc pod uwagę Twoją i wiedzę i Twoje doświadczenie, wiem, że dla mnie to będzie niesamowita przyjemność, ale też wiem, że dla słuchaczy potem bardzo, bardzo duża wartość. Więc tym bardziej wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia. No to przyjemność tylko i wyłącznie po mojej stronie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Faktycznie mieliśmy okazję się już, że tak powiem, przecinać wiele razy na różnych wydarzeniach, eventach, ale tutaj będzie teraz więcej czasu, żeby sobie porozmawiać. Cieszę się bardzo. Krzysztof, zawsze jest tak, że kiedy zaczynam rozmowę z gościem, to przedstawiam tego gościa, ale powiem ci, że dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej dlatego, że przedstawię cię tak, jak ty przedstawiłeś siebie w swojej książce. Czyli programista i podcaster. Ale według mnie to zdecydowanie za mało. I ja chcę więcej tych informacji o tobie, które mogą naszym słuchaczom przybliżyć twoją sylwetkę. Tak, te dwa słowa najlepiej definiują moją taką rolę zawodową i faktycznie ich często, często używam. Z jednej strony mówią, że mam do czynienia z programowaniem, z technologiami, to jest mój, mój taki trzon kor zawodowy, można powiedzieć, w różnych wydaniach, bo nie tylko skupiam się na programowaniu, ale też na zarządzaniu, czasem prowadzeniu różnych zespołów programistycznych. To mi daje dużą frajdę. Jestem tak naprawdę w tym temacie od kiedy e, pamiętam. Mam wrażenie, że jestem uprzywilejowany e, do tego stopnia, że już gdzieś tam w szkole podstawowej wiedziałem, że to będzie moja droga zawodowa. Nie musiałem się borykać z tymi e, trudnymi wyborami e, właśnie zawodowymi e, i ciągle sprawia mi to frajdę. więc to jest czeka, e, coś, co Czekaj, tak, czekaj, czeka, nie będę ci liczyła lat, nie będę ci liczyła lat, ale już w podstawówce <laughs> wiedziałeś, że będziesz szedł w tę stronę i kontynuujesz temat? kontynuuję jak najbardziej, jak najbardziej. Zawsze mnie, wiesz, komputery fascynowały. Mhm. Cały czas fascynują i myślę, że to jest, to, jest, to jest fajne, żeby robić właśnie to, co ci daje tą frajdę, nie? No dobrze. Ostatnio miałam przyjemność też porozmawiać z ekspertką, z psychologiem, która powiedziała, że dorośli teraz w ciągu swojego całego zawodowego życia będą się 11 razy przebranżawiali. Czyli tak jak nasi rodzice zaczynali pracę w jednym miejscu, słuchacze, na przykład tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, odsyłam chociażby do serialu 40-latek, gdzie i Stefan Karwowski, i Madzia, i oni, jak zaczęli w jednej firmie, to już tam do końca do emerytury, i nasi rodzice w większości też. Natomiast my już będziemy się częściej przebranżawiać, ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś przed chwilą, że od podstawówki do teraz, jak gdyby idziesz w tym jednym kierunku, wyobrażasz sobie, że mógłbyś robić coś innego. Wiesz, to branża jest ta sama, ale role się zmieniają i myślę, że tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie, bo ja nie, nie tylko zajmuję się stricte programowaniem przez te wszystkie lata. Myślę, że mógłbym już się powoli wówczas zbliżać do jakiegoś rodzaju wypalania zawodowego, gdybym faktycznie tylko w tej jednej dziedzinie siedział, ale ta branża daje też taką właśnie możliwość, żeby sobie zmieniać i dowolnie układać tą ścieżkę kariery. Więc ja od programowania jak gdyby zmierzam co jakiś czas w kierunku bardziej zarządzania, w kierunku bycia w takich rolach CTO, prowadziłem też software house przez kilka lat, co dało mi, no, od, od, można powiedzieć, taką perspektywę biznesu też. I właśnie takie dokładanie sobie tych różnych klocków do tej podstawowej działalności jest, przynajmniej w moim przypadku, odpowiedzią na pytanie, jak można w jednej dziedzinie, w jednej branży przez tyle lat, lat pracować i, i nie zwariować. Tak? Ale teraz do tego opisu, czyli programista i podcaster, możesz też dodać: uwaga, uwaga, że jesteś autorem książki, marka <laughs> osobista w branży IT. Powiem więc tak: jak usłyszałam za pierwszym razem, że będzie książka o marce osobistej w branży IT, to pomyślałam sobie, że u odważnie. Odważ, do tego jeszcze przejdziemy, ale kiwasz głową, więc jakby widzę, że, że, że rozumiesz tak, ten mój tok myślenia. Ale zanim przejdziemy do tej branży IT, ja bym chciała zapytać Ciebie, czym dla Ciebie jest marka osobista, bo tych definicji jest mnóstwo, spojrzeń jest mnóstwo. I ja mam takie wrażenie też jakby z mojej perspektywy, że im dalej w las, czyli <laughs> mówiąc wprost, im starsi jesteśmy, im więcej wiemy o sobie, im bardziej mamy w głowie poukładane, tym bardziej nam się te definicje marki osobistej mogą zmieniać, a gdzieś tam mogą ewoluować więc, ewoluować. więc pytanie: jak to jest u Ciebie? Tak, ja w tej mojej książce też starałem się kilka takich ujęć i perspektyw pokazać, ale to niech o definicję chyba chodzi. I ja może powiem o dwóch takich elementach marki osobistej, które dla mnie są ważne i na które zawsze gdzieś tam zwracam uwagę. I pierwszy element to jest właśnie ta osobista. Myślę sobie, że i tak też staram się postępować, że ważniejsze jest to, żeby marką osobistą być, a nie ją mieć. Wiem, że różnie się do tego podchodzi, różne mogą być etapy rozwoju marki osobistej. Ja natomiast wolę myśleć o sobie jako marce osobistej. To mi daje taką pewną inną perspektywę na to, jak ją na co dzień buduję. Podziwiam też te osoby, które w podobny sposób właśnie nad swoją marką osobistą pracują, że po prostu są autentyczne. Są w social mediach, na scenie, w podcastach, są takie, jakie po prostu na co dzień również możemy je spotkać. To jest ten istotny element. A drugi. Pewnie też z racji na to, że pracuję w takiej, a nie innej branży, która jest bardzo pragmatyczna, stawiona na efekty, na to, że coś realnie działa albo nie działa. No właśnie ta wartość tej marki, tak? czyli to, że pomagamy w jakimś konkretnym zakresie, w jakimś konkretnym obszarze komuś, to, że dysponujemy konkretną wiedzą, umiejętnościami, No to zawsze cenię, tego zawsze poszukuję w marce osobistej i myślę sobie, że... Mm, Chyba te dwa elementy gdzieś najbardziej doceniam. U siebie, staram się je najszerzej budować i ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby ktoś właśnie był taką silną marką osobistą i tych dwóch komponentów gdzieś tam u siebie nie posiadał. Bo to, co powiedziałeś o tym, że. Jesteś marką osobistą w kontrze do, że masz markę osobistą jest bardzo istotne, bo to jakby odpowiada na takie odwieczne pytanie, a co to znaczy budować autentyczną markę osobistą? Tak? No to jeżeli to masz takie poczucie, że marka osobista to, to ty, to, to jest coś Twojego, co jest, to jest coś, co jest nieodłączne, nad czym się pracuje, bo siłą rzeczy, tak jak wszystko, żeby. Żeby wejść na wyższy poziom, czy żeby być zadowolonym, żeby robić coś świadomie, no to pracować na tym trzeba, ale dopóki kiedy wiesz, że to jest część ciebie, to łatwiej jest myśleć o tym w kategoriach autentyczności, to znaczy, robię coś, co jest zgodne ze mną, a nie coś, co spowoduje, że, że moja marka będzie miała, nie wiem, więcej obserwujących w tym czy w innym miejscu, i że tylko to będzie mój cały kapitał. To? Zgadza się. Zgadza się. Podpisuję się jak najbardziej. Ja też ostatnio zauważyłam, bo, bo tak jak mówię, to, to, to ma, te moje definicje marki też się zmieniają co, co jakiś czas. Często z dużymi, jakimiś mniejszymi czy większymi wydarzeniami. Natomiast ja stwierdziłam, że marka osobista to jest też coś, i, i, i o tym często zapominamy, o co bardzo mocno trzeba dbać w takim kontekście odmawiania. To znaczy, żeby zachować właśnie autentyczność, spójność, żeby to była moja marka, a nie. Czyjaś marka w moim wykonaniu, to bardzo mocno trzeba o nią też dbać i, i mieć świadomość tego, co jest dla nas ważne. No właśnie, a kiedy zauważyłeś, że marka osobista dla ciebie jest istotna? Jak sobie patrzę na moją karierę, to mam wrażenie, że dosyć późno. Obserwując teraz młode pokolenie, które jest dużo bardziej świadome, właśnie takiego, można powiedzieć, nie, nie nazwałbym to chyba marką osobistą, pewnych komponentów, pewnych elementów marki osobistej, ale mimo wszystko takiego pokazania się, że w ogóle ja jestem, że. Jestem jakiś, że mam coś do zaoferowania. No, ja wówczas jak gdyby nie miałem takiego podejścia, takiej świadomości, takiej w ogóle wiedzy o tym, że coś takiego może mi się przydać. Więc myślę sobie, że mając około 10 pewnie lat doświadczenia już na karku, tak, pomyślałem, czy zastanowiłem się właściwie, gdzie dalej zmierzam. Jak wyobrażam siebie w przyszłości? Czy ciągle widzę siebie robiącego to samo, mając 50 lat, tak? Dajmy na to. No, i powiem Ci szczerze, że, że odpowiedź była taka, że no nie jestem przekonany, tak, czy to faktycznie jest ta jedyna słuszna i właściwa droga. Wtedy przyszło, przyszła, przyszła tak, taka myśl, że może warto by coś dodać, coś zmienić, może by warto wprowadzić pewną dywersyfikację do tego, co robię, żeby mieć więcej możliwości, żeby nie okazało się, że wkładam wszystkie jajka do jednego koszyka i tak powoli, powoli narodził się właśnie temat pokazania siebie gdzieś na zewnątrz, żeby to niekoniecznie znaczyło, że to zawsze ja muszę o wszystko zabiegać, że to, te starania wychodzą zawsze ode mnie, żeby świat zauważył też, że ktoś taki istnieje, być może te różnego rodzaju oferty, możliwości, rozumiane tak, wiesz, bardzo namacalnie, ale też takie zupełnie o wartości, powiedziałbym, emocjonalno-psychologicznej, żeby one przyszły, przychodziły gdzieś tam e, z zewnątrz. No i tak jak gdyby zacząłem myśleć o tym, e, o tym temacie, popełniając mnóstwo błędów. E, strasznych, karygodnych błędów. Dobra, dobra. Czekaj, teraz czekaj, czek, 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 tak. bo to jest bardzo ciekawe. Jakich błędów dawaj? Tak, tak, wiesz. Em, Teraz zazwyczaj, kiedy mówię o właśnie tym temacie marki osobistej dla ludzi z IT, no to mówię, że warto się zastanowić, po co w ogóle chcę tą, nad tą marką pracować, tak? Do kogo chcę z nią trafić, jaką wartość to ma nieść, w jaki sposób będę się komunikował i tak dalej, i tak dalej. Ja tego wszystkiego nie zrobiłem na początku. Nie? No czułem się na, na własnych błędach, że jeśli gdzieś braknie nam zdefiniowania właśnie tych takich podstawowych elementów, no to prosto się gdzieś wykoleić i na tym zakręcie możemy wypaść, stracimy konsekwencje i temat się zupełnie, zupełnie przewróci. Na szczęście w moim przypadku, no ja jestem raczej taki konsekwentny i systematyczny, więc myślę, że na początku to tylko chyba dzięki temu a ten projekt pod tytułem własna marka osobista się, się udał. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no zabrakło, tych takich zupełnych podstaw i odpowiedzenia sobie na pytanie, właściwie po co i do kogo z tą marką. Jeśli dobrze pamiętam z twojej książki, to był chyba 2017 rok, dobrze pamiętam? Zgadza się, tak. I, tak. Teraz, i teraz chciałabym sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Postanowiłeś, że jak gdyby wiedziałeś, jaki jest sens budowania swojej marki, wiedziałeś, co chcesz osiągnąć i pierwsza rzecz, jaką zrobiłeś, to co było. Zupełnie banalna rzecz. Po prostu zarejestrowałem domenę i stworzyłem bloga. Tak. Okej. Okay. Czy ja wiem, czy banalna? No istotna, tak? Zare zarezerwowałeś sobie domenę w takim znaczeniu, że już wiadomo, że nikt tak. nie... To była i domena z twoim imieniem i nazwiskiem? Tak, tak. tak z mhm. swoim. Więc było wiadomo, że już nikt jej nie, nie podbierze. Blogi w 2017 miało się całkiem... no teraz też są. Nadal, rządbymi. nadal. Tak, tak. Więc, więc jak najbardziej tak. Więc wszystko w porządku. Ten krok jest jak najbardziej właściwy, tylko niekoniecznie powinien być pierwszym krokiem, prawda? Mm -hmm. Myślę, że tutaj popełniłem, popełniłem ten, ten błąd. I wiesz, to było swego rodzaju odruchowe zachowanie w branży IT, zwłaszcza w tym świadku programistycznym, blogi nadal są pewnie tym głównym medium. Co ma oczywiście bardzo duży sens, ponieważ najprościej jest te treści techniczne, fragmenty kodu i tak dalej właśnie w ten, sposób, w ten sposób pokazywać. Więc tutaj troszkę takim owczym pędem, po prostu tak można powiedzieć siłą rozpędu ten blog założyłem, no, ale no, tak jak powiedziałem no zabrakło tych wcześniejszych przemyśleń właściwie po co, po co to robię, dlaczego to robię. Okej. Okay, ale skoro powiedziałeś, że w waszym środowisku y, założenie bloga jest oczywiste, bo jest też łatwe do przekazania wiedzy, to kiedy powstał pomysł i dlaczego powstał pomysł na rozpoczęcie podcastu? Bo ty nagrywasz już od lat podcast porozmawiajmy o IT. Y, no i tak jak sam mówisz, jakby ja nie będę udawała, że rozumiem, o co chodzi w tym podcaście. Ale ja jestem już branżą IT bardzo daleko. Potrafię podłączyć ładowale, drukarkę i jakby tu, wiesz, odwalić komputer, tak? na, nad, jakby, ale więcej się też ode mnie nie wymaga. Więc, y, z, gdzie pojawił się ten pomysł, że dobra, z takiego, i też wydaje mi się, że takiego, takiej bezpiecznej komunikacji, to znaczy w miarę prostej, tak, no musisz napisać, ktoś może ci potem jeszcze zrobić korektę tego tekstu, redakcję i to tam pójdzie na bloga, albo i nie, i pójdzie na bloga. Natomiast tu mówimy o nagrywaniu podcastu, który może wyglądać na prosty, ale omówmy się, no, jednak prowadzenie czy rozmów z gościem, bądź gośćmi, czy solo, jednak jest troszeczkę in na innym poziomie stresu. Tak, wybór bloga jako sposobu, kanału, formy komunikacji wydawał się i nadal wydaje się w IT zresztą nie tylko jak najbardziej sensowny, więc. Tego nie uznaję jako, jako błąd. Natomiast później zacząłem eksperymentować też z innymi formami, i to znowu nie było w jakiś sposób przemyślane, czy, czy, czy wynikało z mądrych książek. Po prostu zauważyłem, że blog dla mnie akurat jest dość anonimowy, to znaczy jest swego rodzaju komunikacją w jedną stronę. Oczywiście. Możemy jakiś formularz do pozostawiania komentarzy na stronie sobie zamieścić i w jakiś sposób, w ten sposób starać się wchodzić w interakcję z, z odbiorcami, ale no wszyscy wiemy, że, że to nie jest takie częste wśród odbiorców, żeby zostawiać tam jakiś, jakiś ślad i tak dalej. Poza tym gdzieś zabrakło mi, można powiedzieć, takiego wyjścia do, do ludzi. Tak? Ten blog był bardzo anonimowy. No, musisz wiedzieć, że branża branży IT wiele osób pisze pod pseudonimami, nikami, tam tego człowieka dziś nie ma, tak? w sensie jest mm, duża porcja wiedzy, umiejętności, e, doświadczeń e, z projektów, ale często tam jest jakieś, wiesz, e, Robert123 i właściwie nie wiadomo e, kto to jest. No i tutaj jakoś mi to nie grało do końca, gdzieś brakowało mi tego pierwiastka ludzkiego trochę e, za, za, tym, za tym przekazem płynącym. E, z bloga po prostu, więc przyszła pora na eksperymenty. Spróbowałem, spróbowałem z YouTube'em. To był też taki okres, kiedy przebywałem poza granicami Polski, więc w takich, wiesz, ładnych, można powiedzieć, okolicznościach przyrody, więc stwierdziłem, że takie nagrywanie vlogów, które też wówczas były dosyć popularne, to może być to. No szybko okazało się, że może jest takie dotarcie większe, szybsze i łatwiej się buduje na przykład liczebność, wiesz, odwiedzających na kanale YouTube niż na blogu, to jednak wymaga to znacznie więcej pracy. Wymaga to pewnego zorganizowania, wymaga to obróbki i nie byłem po prostu zadowolony z jakości tego, tego materiału. Więc przyszła tutaj może powiedzieć taka refleksja, że może coś pośrodku pomiędzy pisaniem, może a tym YouTube'em, tak. No i tak gdzieś pojawił się pomysł z podcastem. Ja wówczas z tych podcastów słuchałem, więc właściwie po pewnym czasie byłem sam zdziwiony, dlaczego tak późno wpadłem na pomysł, że to może podcast być tym medium. Nie było to takie oczywiste, ponieważ ten rok 2017 to jeszcze było chwilkę przed tym, kiedy podcasty w Polsce stały się troszkę bardziej popularne, kiedy gdzieś zaczęły Istnieć jako takie równoprawne, można powiedzieć, medium. Wówczas była, była to po prostu taka forma dla geeków, dla osób hobbystycznie zajmujących się pewnymi tematami, więc, więc to nie było dla mnie takie oczywiste, że dotrę do osób zajmujących się IT właśnie za pomocą, za pomocą podcastu. O ile dobrze pamiętam, na polskim rynku. Istniał wtedy jeden, może dwa podcasty IT, co teraz z perspektywy czasu upatruję jako jeden z elementów sukcesu tego, co, co robię, tego mojego podcastu, ale wówczas no, to było naprawdę trudne rozpoczynać od medium, które ma relatywnie tak małe zasięgi w porównaniu do, do innych. Po wielu różnych próbach, wielu różnych potknięciach i zawodach, można powiedzieć, na początku okazało się, że jednak pewna konsekwencja włożona w tworzenie podcastu, zwłaszcza w takim niebieskim oceanie, może z czasem zakiełkować i naprawdę fajne, fajne tutaj owoce przynieść pod warunkiem właśnie, że jest się konsekwentnym i, i, i regularnie się te odcinki wydaje, więc tak, no teraz... Łatwo powiedzieć z perspektywy 6 czy 7 lat, że, że to był dobry wybór, natomiast wtedy wcale niekoniecznie tak różowo to wyglądało. I zakładam, że na początku też musiałeś ustalić sobie tematykę podcastu, bo jest, ja mam wrażenie przynajmniej taka pokusa wtedy, kiedy, kiedy nagrywamy podcast i lubimy to robić. Tak? Kiedy, kiedy to nie jest za karę, tylko faktycznie odczuwamy z tego przyjemność, że chciałoby się mówić o tysiącu tematów. No ale. To będzie dosyć mocno naszą markę rozmywało. Jeżeli traktujemy podcast jako element budowania naszej marki osobistej, no to skupianie się na zbyt wielu tematach będzie, będzie jej po prostu rozmywało. Jak Ty sobie wybrałeś temat do podcastu? Jakby co było dla ciebie ważne, właśnie może nie, nie przy tym pierwszym odcinku, bo umówmy się, pierwszy odcinek to zawsze jest taki na rozruch, tak, żeby było, pierwsze trzy. Ale, ale już później, kiedy sobie planowałeś kolejne nagrania, co było ważne, ale też co ważne jest teraz po tych, po tych siedmiu latach? Mhm. Mam wrażenie, że u mnie to pierwsze 20 odcinków takie było, no ale no tak. <grym> <grym> Wiesz, ja zauważyłem, że w moim życiu obok budowania marki osobistej dużo zaczęło się zmieniać, kiedy zacząłem interesować się innymi tematami, czyli niekoniecznie... Tylko i wyłącznie tymi technicznymi, z którymi mam do czynienia na co dzień, ale też takimi na przykład ogólnorozwojowymi, takimi związanymi z biznesem, takimi związanymi z psychologią, takimi związanymi nawet z innymi dziedzinami IT, do których na co dzień nie musiałem sięgać. I stwierdziłem, jakie to było dla mnie rozwojowe, ale też takie otwierające. I stwierdziłem, że warto o tym innym po prostu powiedzieć, żeby nie byli tylko skupieni na tym, czym zajmują się na co dzień co w pewnych przypadkach może być OK, bo taka wąska specjalizacja też ma swoją, swoją wartość. Natomiast w dłuższej perspektywie ona może być nużąca, może być właśnie zamykająca i ograniczająca. Postanowiłem więc, że mój podcast będzie dosyć szeroko traktował o IT, żeby pokazać różne perspektywy, żeby pokazać tę branżę z różnych kątów, żeby ludzie też zaczęli właśnie interesować się innymi aspektami związanymi z, z IT. Podcast Porozmawiajmy o IT jest właśnie szerokim tematem, o, czy też szeroką tematyką związaną z, z IT. I faktycznie dotykam skrajnych, można powiedzieć, podcastu, tematów podcastów, od takich bardzo technicznych po związanych i z rekrutacją i ze zdrowiem psychicznym. Wszystko jak gdyby w ramach czy wokoło IT, ale no właśnie staram się raczej pokazywać. Szerszą, szerszą perspektywę. Taki był mój cel. Myślę, że do dnia dzisiejszego ten cel gdzieś tam wdrażam w życie. Kiedy zaczynamy z czymś nowym, ale nie tylko, bo czasem zdarza się, że już po, po dłuższym czasie, kiedy wprowadziliśmy na przykład komunikację, tak jak teraz rozmawiamy o podcaście, to pojawia się nasz przyjaciel, czyli syndrom oszusta. U ciebie też się pojawił? Tak, aczkolwiek on nie, nie pojawił się przy podcaście. Te pierwsze 20 odcinków, o których mówiłem, to były odcinki związane z moją taką bezpośrednią domeną, z tym, na czym się znałem, z czym miałem na co dzień do czynienia, o czym wiedziałem, co chcę przekazać. To było. Dosyć proste na początku. Po tych 20 odcinkach no, okazało się, że muszę sięgać do obszarów, które są mi mniej znane, o których nie mam już takiej wiedzy, doświadczeń i tak dalej, aczkolwiek większość tych odcinków, które realizuję, są odcinkami będącymi wywiadami, więc tutaj, gdyby polegam na tej wiedzy gościa, staram się oczywiście ten temat jakoś rozeznać na początku, żeby no, mieć ten materiał do rozmowy, jednak no, tutaj to można powiedzieć, że gość świeci tą wiedzą. Prawda? Natomiast syndrom oszusta pojawił się u mnie w momencie, kiedy zacząłem myśleć o występach publicznych, o pojawianiu się na konferencjach, na prowadzeniu webinarów i tego typu, tego typu rzeczy. No, byłem oczywiście zainspirowany tym, jak inni to robią. Jeździłem na konferencje, widziałem, jak te osoby się dosyć swobodnie czują na scenie. Dużą łatwością im to przychodzi. Też zapragnąłem mniej więcej mieć podobne, podobne umiejętności, podobny, podobny luz w tym, w tym przekazie, ale no, czułem się bardzo mały. Czy też widziałem, że te moje umiejętności jeszcze daleko, daleko są w tyle. No i wówczas czułem, że gdzieś. Podgryza właśnie mnie ten, ten syndrom oszusta, mówiący mi, że ty może nie masz aż tyle wiedzy do przekazania, tyle doświadczeń, może to nie będzie w ogóle interesujące dla kogoś. Wtedy mnie to najbardziej ugryzło. Cieszę się, że to jakoś tam przemogłem, ale przemogłem w tym sensie, że po prostu to robiłem. I z biegiem czasu, im częściej przyszło mi gdzieś tam się pojawiać w różnej formie, tym ten stres oczywiście gdzieś tam się obniżał i pozytywny feedback płynący ze strony publiczności, odbiorców, pokazywał mi, że faktycznie dla kogoś może być to cenne, wartościowe, ktoś się może z tego coś nauczyć, coś, coś, coś wynieść. Także z perspektywy czasu myślę, że to chyba jedyna możliwość, żeby sobie z tym syndromem oszusta poradzić, to po prostu to dalej robić, prawda? Hmm, ten pozytywny feedback, o którym mówisz, jak się uśmiechnęłam, bo on jest bardzo istotny. A czasem ludzie z drugiej strony w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, jak hmm. bardzo y, dla nas, czy podcasterów, czy osób, które prowadzą jakieś webinary i nie ma interakcji, no bo jakby z no siłą rzeczy nie może być, ale też właśnie w trakcie wystąpień publicznych, kiedy, no słuchajcie. Wszyscy się stresują, tak? Oczywiście wiadomo, że niektórzy z występujących stresują się bardziej, inni stresują się mniej, ale jakby stres dotyczy każdego z nas, więc te takie miłe słowa, jak do nas podchodzicie, potem mówicie, że coś was zainteresowało, zainspirowało, że, że coś było ciekawego, to znaczy bardzo, bardzo duże. Ja ostatnio też miałam takie nawet powiedziałam wprost tej osobie, ponieważ miałam też takie wystąpienie, które było w takich bardzo niesprzyjających warunkach, ale to temat na inną rozmowę. W każdym razie w bardzo niesprzyjające warunki i byłam strasznie wkurzona po tym wystąpieniu. I pamiętam, że podeszły do mnie dwie osoby i zaczęły mówić, jak bardzo im się podobało. Powiedziałam im, że słuchajcie, czy chwila się po prostu popłaczę ze wzruszenia, bo, bo, bo tego się nie spodziewałam. Więc drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jak macie taką możliwość, to, to dla nas to naprawdę bardzo, bardzo dużo znaczy i te zawsze zachęty w podcastach czy, czy, czy w innych miejscach, żeby, żeby pisać komentarze, no to właśnie one są dla nas takim ważnym feedbackiem, które pokazują, ok, to robię coś dobrze, robię coś fajnie. Jak my jesteśmy pozamykani w tych czterech ścianach i mówimy do tej kamerki i do mikrofonu, to, to często tego, te, tego odbioru z zewnątrz nie mamy. No ale właśnie, a propos odbioru z zewnątrz. Jak Twoje środowisko zareagowało na Twój podcast? Bo tak jak mówiłeś, zaczynałeś, gdy były raptem dwa polskie podcasty o IT, czyli wiesz, no w konkurencji tak na dobrą sprawę, konkurencja niewielka, no ale też zakładam, że wzięło się to stąd, że branża IT, być może wtedy za bardzo podcastów nie słuchała. Nie wiem, strzelam. Więc pytanie właśnie, jaki był odbiór z, z Twojego środowiska? Kiedy powiedziałeś, słuchajcie, nagrywam, słuchajcie. Mhm. Tak, faktycznie wówczas zdecydowanie mniej osób słuchało, słuchało podcastów. Częściej to były blogi, nawet nie kanały na YouTube, które gdzieś później dopiero zyskały na popularności, to były, jednak, to były jednak blogi. Ten odbiór był, można powiedzieć, pozytywny, w takim sensie, że brakuje takich treści, tak, w tej formie, że może warto ten tą niszę jakoś zagospodarować. Aczkolwiek teraz patrząc z perspektywy czasu, nie sądzę, żeby. Gdy Bazując tylko na tym feedbacku, bazując tylko na tym odbiorze, żebym był w stanie mocno iść do przodu. W sensie on mnie aż tak nie uskrzylał, nie popychał, bo nie był taki silny, wystarczająco silny, żeby mógł się przyczynić do. Wiesz, takiej mocnej, mocnej, mocnej motywacji. Ja też powiem szczerze, nie miałem dużych oczekiwań od tego, od tego podcastu, czy, czy w ogóle od tej formy komunikacji. To był rodzaj eksperymentu, rodzaj sprawdzenia, czy ta forma jakoś tam się sprawdzi. I na początku, wiesz, to była taka forma troszkę z doskoku, to znaczy ta częstotliwość była mocno nieregularna. Wtedy, kiedy Miałem coś do powiedzenia wtedy, kiedy akurat udało mi się z gościem omówić. No, różne czynniki tutaj wchodziły, wchodziły w grę. Około pół roku mniej więcej w ten sposób tworzyłem podcast z no, niespecjalnie widocznymi efektami. Co prawda, ilość odsłuchań rosła, jakoś to się w miarę, w miarę rozwijało. No, ale pewnie ciężko by tutaj mówić o jakimś sukcesie w tym początkowym półtora czy pół roku. Po tym pół roku zmieniło się bardzo dużo, bo stwierdziłem, że to już jest chyba taki czas, kiedy warto pomyśleć w jedną albo w drugą stronę. Albo ten projekt zawieszam, albo podchodzę do niego bardziej poważnie, przechodzę na regularną publikację. No i tak faktycznie dałem sobie jeszcze pół roku, żeby w takim regularnym trybie to wydawać. No i wtedy. Okazało się, że regularność faktycznie popłaca, konsekwencja popłaca. Ten wzrost był znacznie szybszy. Okazało się, że zacząłem mieć wiernych słuchaczy, tak? Osoby, które dowiadywały się o branży tak szeroko rozumianej i chciały jak gdyby tą regularnością tutaj tą branżę poznawać. To był też taki okres, kiedy dużo osób myślało o wejściu do IT, kiedy ta fala zaczęła ruszać, kiedy było duże zapotrzebowanie. Na programistów, testerów, na rekruterów, którzy też musieli mieć szeroką wiedzę o, o branży. No i da, dla nich to była taka regularna porcja wiedzy, do której po prostu się przyzwyczaili. Myślę sobie, że wtedy ten, ten odbiór, czy, czy ten sukces, jak gdyby zaczął nabierać tempa, kiedy przeszedłem na regularną publikację. Regularną, czyli teraz, ile razy publikujesz? Wcześniej to było dwa tygodnie, teraz praktycznie co tydzień jest odcinek, a raz nawet dwa. Okej, okay, dobra. Tak, tak to wygląda. Dobrze, dobrze, To teraz zdradzaj swoje tajemnice. Jak można pracować w zawodzie, tak jak u ciebie, IT, nagrywać dwa razy w tygodniu, mieć jeszcze życie prywatne i do tego nie uszaleć? Tak, <laughs> tak właściwie jest jedna prosta odpowiedź na to. Trzeba mieć kalendarz, w którym się różne. Czynności, kroki, etapy z góry planuje. To był też jeden z tych elementów, które zauważyłem po tym pierwszym pół roku nieregularnego nagrywania, że jeśli zaplanuje konkretne kroki związane z umówieniem, tak rozmowy z gościem, później nagraniem. Obróbką, publikacją. Jeśli to się znajdzie w kalendarzu, to to się wydarzy. Mm -hmm. Natomiast jeśli tego, jeśli tego tam nie ma, no to wiadomo, życie się dzieje swoim krokiem, swoim trybem i te rzeczy z podcastem gdzieś zawsze schodzą na dalszy, na dalszy plan. Więc mam wszystko zaplanowane. Każdy taki krok, każdy odcinek podcastu to jest nowy projekt 30 iluś krokowy, który ma po prostu. Konkretne rzeczy do zrobienia w każdym, każdym dniu tygodnia. To nie są strasznie duże bloki czasu. Najdłuższym blokiem czasu jest pewnie nagranie tej rozmowy. Wszystkie inne są od 15 minut do może pół godziny, więc to nie jest aż tak ingerujące w codzienną, w codzienną pracę, jakby się mogło wydawać, ale suma tych wszystkich kroków składa się na to, że ta regularność z zewnątrz jest widziana, że mam wrażenie i na to liczę, też ta jakość jest, jest utrzymana. Dodałbym jeszcze, że warto rzeczy, jak to się mówi ładnie po angielsku, baczować, tak? czyli robić mniej więcej podobne tematycznie rzeczy w jednym bloku czasu. Wtedy ten koszt przełączenia się na inne zadanie jest, jest mniejszy i też planować te rzeczy w zależności od tego, jaką mamy jeszcze siłę mentalną, ile tych zasobów mamy, czyli takie bardziej kreatywne w moim przypadku, na przykład w pierwszej części dnia, takie związane z montażem albo ze zrobieniem grafik, na przykład na późniejsze popołudnie, kiedy już niekoniecznie muszę bardzo się w ten proces taki kreatywny angażować, więc. Właściwie żadnej innej magii, żadnych innych tutaj sztuczek dodatkowych, tym nie ma tylko takie, takie podejście planowe do tego projektu. Ale dobrze rozumiem, że robisz wszystko sam, że nie oddelegowujesz montażu albo przygotowania grafik czy opisów. Zgadza się, tak. Wszystko, praktycznie wszystko robię samo, z wyjątkiem transkrypcji. Um, przy czym teraz znacznie szybciej mi to już idzie niż kiedyś, także to też trzeba tutaj oddać, że to co kiedyś robiłem, na przykład w 5 godzin, teraz pewnie robię w 3 góra. Um, Myślę sobie, że oddawanie na przykład montażu, zwłaszcza na początku, nawet nie jest dobre. No chyba, że faktycznie mamy bardzo ograniczony czas. Działamy tutaj w takim rozumieniu, że chcemy z tego zrobić podcast firmowy i tak dalej, i to nam się gdzieś spina, to, to może tak. Natomiast dla mnie taki montaż wykonywany przeze mnie był doskonałą nauką tego, jakie błędy popełniam, co można usprawnić, jak się lepiej wypowiadać, gdzie niekoniecznie sam siebie dobrze słyszę, zwłaszcza w tym początkowym okresie. Jest to cenna nauka. Jeśli ktoś ma taki komfort, żeby sobie na to pozwolić, to, to zawsze polecam. A kiedy przyszedł pomysł na to, żeby napisać no książkę o Marce Osobistej w branży IT? Tak, no to jak, jak to zwykle w życiu zbieg różnych okoliczności. W momencie, kiedy miałem już tych lat doświadczenia troszkę, Zgłosił się do mnie Helion, wydawnictwo Helion, z propozycją napisania książki technicznej, ściśle technicznej, o jednym z frameworków programistycznych, w którym powiedzmy, już tam ileś lat miałem doświadczenia. No, to wydawała się bardzo logiczna <grych> propozycja, natomiast nie do końca mi to odpowiadało z kilku powodów. Po pierwsze, ten nasz polski rynek IT jest. Na tyle mały, a jednocześnie duży, że nie wszystkie formy się sprawdzają. Jako kraj, być może jesteśmy całkiem tutaj sporym krajem w tej części Europy, ale z drugiej strony na tyle małym, że ludzi, którzy się tą domeną, tą specjalizacją zajmują, jest na tyle, żeby móc jakiś taki większy, można powiedzieć, sukces wydawniczy odnieść. Więc pisanie dla mnie tej książki po polsku na temat techniczny. Niekoniecznie jawił się jako coś takiego, co ma, co, ma duży, co ma duży sens. Po drugie, nie byłem przekonany, czy takie wiesz, ścisłe połączenie z tym jednym wybranym wąskim aspektem technologicznym, w sensie mnie jako mojej marki osobistej, z tym tematem jest sensowne tak długo, długoterminowo. Więc pomyślałem sobie, że może niekoniecznie akurat ten temat, ale co mi szkodzi, zaproponuję temat, o którym zacząłem wówczas myśleć, o którym gdzieś już tam na kilku konferencjach zdarzyło mi się powiedzieć, czyli właśnie temat marki osobistej w IT. No, nie liczyłem na to, że to się uda, no bo jednak to wydawnictwo Helion raczej kojarzy się właśnie z takimi technicznymi pozycjami, ale okazało się, że bardzo przychylnie ten temat ten temat przyjęli i tak to się zaczęło. Bardzo mi się podobało w tej twojej książce. Takie, teraz będę z pamięci, z pamięci mówiła, natomiast gdy zacząłeś mówić w branży IT o tym, że warto jest budować swoją markę osobistą, to branża IT ci często odpowiadała: No ale jak to? Po to pracuję w IT, żeby nie musieć, żeby nie mieć kontaktu z ludźmi. A ja cię zapytam troszeczkę inaczej. Jest taki stereotyp. Nie wiem, na ile cały czas aktualne, ponieważ kwestie rynku, zatrudnienia i tak dalej są zmienne. I według mnie też, trzymanie się do tego, co, co, jest, trzymanie się tego, co jest stereotypem, nie zawsze będzie najlepsze. Dlatego, dlatego zapytam ciebie o zdanie, ale jest taki stereotyp, który mówi, że jeżeli pracujesz w branży IT, to zawsze będziesz miał pracę. I faktycznie kilka osób, które znam, które z tą branżą są z, związane, one mówią wprost, że one nie muszą, tak? One nie muszą szukać pracy, one mogą w tej chwili skończyć projekt, jutro albo tego samego dnia dostaną propozycję pracy przy kolejnym. Jakby ta cała, może nawet nie tyle cała marka, co praca, która jest związana z marką osobistą, czyli ta systematyczność, konsekwencja, udzielanie się i tak dalej, i tak dalej, że to w ogóle nie jest, nie, nie, nie jest im potrzebne. Więc jak przekonałeś branżę IT, że no, jednak, wa jednak warto. Tak, masz rację. Znaczy, wiesz, ja zawsze mówię, że marka osobista jest narzędziem, przynajmniej w, w IT i wcale nie staram się przekonywać każdego, że musi swój czas i swój wysiłek um, taki świadomy inwestować właśnie w budowanie marki osobistej, bo też znam mnóstwo osób, które są rozkwytywane na rynku pracy, które są rozpoznawalne na rynku pracy, które tą wartość wnoszą a które można powiedzieć, że dnia nie spędziły na tym, żeby faktycznie tak świadomie, intencjonalnie nad tą marką, swoją osobistą pracować. Więc ja to widzę jako, widzę jako narzędzie. I faktycznie tak jest jak, tak jak mówisz, kiedy zacząłem. Właśnie mniej więcej w tym 2020, może 2019, może troszkę nawet wcześniej, mówić w branży IT o marce osobistej, no to odbiór był taki, że to taki trochę kwiatek do kożucha, że właściwie tych korzyści, tych benefitów, które zbycia bycia silną marką osobistą płyną, no nie ma na tyle wiele, żeby warto wkładać ten czas, wysiłek, nierzadko pieniądze w budowanie marki osobistej. Głównym takim argumentem, który zawsze gdzieś słyszałem, Przeciwko było właśnie to, że pracujemy w takiej branży, gdzie wiesz, średnio doświadczona osoba dostaje ileś ofert dziennie na swoją skrzynkę na LinkedIna, Eldorado, można powiedzieć, więc właściwie nie przekonuje mnie konieczność inwestowania w markę osobistą, żeby mieć lepszą pozycję na rynku pracy, bo ona i tak jest wyśmienita, można powiedzieć. Tak było. Znaczy, może inaczej. Nadal tak jest w przypadku osób, które. Mają naprawdę duże doświadczenie, które dały się poznać, które są świetnymi ekspertami. One z całą pewnością, szukając pracy, poświęcą na to kilka dni i to właściwie będzie znowu świetna, świetna praca na ich profilu na CV. No właśnie, czy tak jest nadal? No niekoniecznie. Te różne zmiany gospodarcze, polityczne, które się wydarzyły od pandemii, spowodowały, że w branży istnieje pewna zadyszka. Tak? Tutaj też nie dzieje się aż tak dobrze, jak to było wcześniej. Nie staram się powiedzieć, że jest jakiś kryzys albo nic takiego, bo nadal gdzieś można powiedzieć, że ta branża ciągnie gospodarkę w dużym stopniu, a przynajmniej giełdy. Natomiast nie jest już tak łatwo i um, okazuje się, że tych ofert nie ma już na tyle dużo. A w ogóle nie ma ich na tyle dużo w przypadku osób początkujących, startujących, które nadal muszą, czy znowu muszą zawalczyć mocniej o tą, o tą pracę. I okazuje się, że teraz już trochę łatwiej jest mi mówić o marce osobistej w IT, bo ten argument, że skoro jest świetnie na rynku pracy, to znaczy, że zawsze tak będzie, no jest już jakoś wytrącony z ręki i dużo łatwiej trafia do ludzi to, że jeśli wyrobiłem sobie tą markę, że jeśli jestem w jakiś sposób widoczny, to znacznie ułatwi mi to poszukanie nowej pracy albo wręcz, co się okazuje, procesy rekrutacyjne będą niepotrzebne albo przynajmniej bardzo, bardzo skrócone, bo pracodawca będzie już wiedział, czego ode mnie oczekiwać, nie będzie musiał tego weryfikować, więc to jest jak gdyby na korzyść. I oczywiście wiesz, spotkasz pewnie ludzi z IT, którzy bardzo buńczucznie będą mówić o tym, że ta praca zawsze jest, że zawsze łatwo będzie im to znaleźć, ale jakby nie było, każda zmiana pracy jest obarczona pewnym takim balastem emocjonalnym i nawet dla tych osób, które są doświadczone, to zawsze jest jakiś tam stres. Jeśli dzięki marce osobistej możemy sobie tego stresu gdzieś tam ująć, no to jak najbardziej warto w ten temat inwestować. Ale. Rynek pracy czy też znajdowanie pracy, to tylko jeden oczywiście z powodów, dla których warto iść w markę osobistą w IT. Tak, a propos takich różnych zawirowań, to nie wiem jak w IT, ale pandemia też dosyć mocno nam zamieszała, w ogóle tak generalnie mówiąc. Pamiętam takie sytuacje, kiedy rozmawiałam z różnymi osobami jeszcze zanim w ogóle temat wyszedł. I, I wprost słyszałam właśnie, że ja mam, wiesz, na tylu klientów, czy na tyle dużą sprzedaż, czy jakby na tyle stabilną pozycję, że ja nie potrzebuję budować swojej marki, bo ja też nie, 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 nie chcę i nie, nie, nie potrzebuję poświęcać czasu na to, żeby wychodzić gdzieś na zewnątrz. I, i nawiązywać nowe kontakty. No ale zdarzył się marzec, pozamykali nas, a ja zaczęłam otrzymywać telefony z pytaniem, to co ja mam teraz zrobić, tak? No bo do tej pory nic nie robiłam, nic nie robiłem, a teraz nie mogę pójść do pracy, nie mogę się spotkać z klientami, nie mogę sprzedawać tak jak robiłem to do tej pory. I co mam zrobić? W IT też tak było, że pandemia namieszała? Tak, ale w przeciwną stronę. Aha. Pandemia. No patrz, no kurczę. Tak, pandemia zdecydowanie poszerzyła konieczność inwestowania w te kanały cyfrowe, budowania mm -hmm. narzędzi do tego, żebyśmy mogli pracować, jakoś egzystować, można powiedzieć, w społeczeństwie, kupować rzeczy i tak dalej. Więc zapotrzebowanie na zwłaszcza doświadczone osoby, ale nie tylko, bo w sumie w pewnym momencie to już można powiedzieć, że rekrutowano na lusterko, tak? Oddycha to, to bierzemy. <gry> więc, więc pandemia, gdyby w drugą stronę zadziałała w IT, mm -hmm. i to troszkę. Można powiedzieć niejako spowodowało, że ludzie właśnie zaczęli uważać, że tak już będzie, że to, że to zapotrzebowanie jest tak dużo, że wiele firm rekrutowało na zapas, bo trudno było ściągnąć od razu czy też w miarę szybko ludzi doświadczonych z rynku, no to lepiej żeby ta osoba była już na naszym pokładzie, nawet jeśli nie ma od razu dużo do pracy, tak, ale w razie czego, jak będzie taka potrzeba, no to będziemy tą osobę już mieli. Czy takie rekrutowanie właśnie na zapas? Troszkę nam tutaj obraz zaciemniło i wiele osób, jak gdyby idąc tym tropem, stwierdziło, że tak już zawsze będzie, nie muszą się zbytnio starać, zawsze znajdą pracę. No Oczywiście to nie było naturalne i teraz okazuje się, że pracodawcy odcinają ten zbędny tłuszczyk i właśnie są różnego typu zwolnienia, ale to są zwolnienia, które musiały nastąpić, ponieważ nie powodowały, że te osoby wnosiły realną po prostu wartość do, do firmy. Więc tak, tak, to, tak to mniej więcej wygląda. Wyobraźmy sobie taką sytuację: mamy osobę, która pracuje w branży IT, która obserwuje Ciebie, widzi, że budowanie marki osobistej ma sens i chciałaby zacząć, i idzie do Ciebie i mówi: Słuchaj, Krzysztof, no właśnie, to od czego zacząć i jakie są te kroki, które powinienem wykonać pracując w branży IT, żeby moją markę osobistą zbudować? Mhm. Zacząłbym od odpowiedzenia sobie na pytanie, po co właściwie chcę to robić, bo w branży IT mam wrażenie, że to postrzeganie marki osobistej jest ciągle takie trochę graniczące z pejoratywnym, to znaczy upatruję się w staraniach związanych z marką osobistą Pewnego rodzaju celebryctwa, wyskakiwania z lodówki, parcia na szkło, i tak dalej, To są takie negatywne rzeczy, które gdzieś tam w branży, w branży krążą, więc zacząłbym od. Odpowiedzenia sobie na pytanie, co ja właściwie chcę osiągnąć dzięki temu, że tą marką osobistą, jakąś rozpoznawalną będę. Czy chcę zwiększyć swój potencjał na rynku pracy, czy chcę dodatkowo na tym zarabiać, na przykład tworząc kursy, czy chcę mieć wpływ na branżę, czy chcę mieć jakieś uznanie. Od no tych możliwości tutaj jest oczywiście, tych korzyści jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast widzę, że te osoby, które gdzieś sobie nie odpowiedziały na to pytanie na początku, szybko z tego procesu odpadają, no bo właśnie nie wiedzą po pewnym czasie, dlaczego to właściwie robią. Wiesz, no to często jest tak, że właśnie jedziemy na konferencję, gdzieś tam słyszymy, że mm, może warto w ten temat marki osobistej zainwestować, czujemy się zmotywowani, zainspiro, zainspirowani, robimy jakieś wpisy na Linkedinie, otwieramy, otwieramy bloga, ale właściwie nie wiemy po co, po co to robimy, no i po dwóch tygodniach temat się urywa. I tak też jest w IT, więc to jest takie chyba najważniejsze, najważniejsze pytanie. Kiedy to już wiemy, no to oczywiście trzeba sobie powiedzieć, co ja właściwie będę chciał tym ludziom, którzy mają mnie słuchać, mówić i kto ma mnie słuchać, tak do kogo chcę, chcę trafić. Wtedy to nam pozwoli wybrać za pomocą jakich metod, środków, kanałów będę chciał tą wartość dostarczać, tą wiedzą się dzielić. I tak, zawsze sugeruję, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, zanim tego przysłowiowego bloga sobie rozpoczniemy, zanim zarejestrujemy domenę i będziemy myśleć, na nad logiem, no to właśnie ta, ten, ta podstawa, ten fundament jest tutaj niezwykle istotny. Ale jak już sobie domenę zarejestrujemy i bloga otworzymy, to musimy też te nasze treści promować. Najczęściej robimy to w mediach społecznościowych. Jakie znaczenie dla Ciebie mają media społecznościowe? Tak, myślę, że są bardzo znaczące w przypadku promowania treści, które, które ja tworzę. Ostatnio zaczyna mi się ten środek ciężkości lekko przesuwać. Znaczy wcześniej to były zupełnie towarzyszące działania. Opierałem całą ten, 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 ten mój korek działalności na podcaście i na różnego typu wystąpieniach. Social media miały za zadanie udokumentowanie, zaproszenie, pokazanie jak to było, że może tutaj warto na przykład ten podcast odsłuchać, że będzie wydarzenie tego typu, więc takie zupełnie poboczna, może masz tego tak mocno nie nazwał, ale towarzysząca działalność. Natomiast teraz zaczynam coraz więcej gdzieś tam się udzielać na LinkedInie i widzę, że tutaj jest to kanał, który osobiście mi odpowiada i lubię, lubię tutaj wchodzić w interakcje takie konkretne, rzetelne, merytoryczne. Myślę, że to w moim przypadku dosyć działa. Więcej, więcej takiej aktywności kreatywnej, twórczej na LinkedInie ostatnio pewnie możesz u mnie znaleźć. Nie wiem, czy chciałbym się zupełnie całościowo. Oprzeć właśnie na, na social media w przypadku budowania marki osobistej. Nie wiem, czy to by w IT tak na 100% zadziałało, bo branża IT wykorzystuje social media zazwyczaj do memów, śmieszków, ewentualnie bardzo lapidarnych informacji o tym, że nowa wersja języka programowania się pokazała. Nie wiem, czy to jest najlepszy, najlepszy wybór, ale właśnie poeksperymentowanie, do którego zawsze zachęcam, może, może się sprawdzić. Znam. Osoby, które trafiają z nauką programowania dla młodych stażem osób i na przykład świetnie odnajdują się na TikToku. Więc tak, no, zależy jaki typ przekazu, zależy kto ma być odbiorcą, no to to nam zdefiniuje pewnie ten kanał, za pomocą którego będziemy te treści przekazywać. A ja bym tylko chciała powiedzieć, że mam ustawione na LinkedInie powiadomienia za każdym razem, kiedy publikujesz post. Dwa razy dziennie spokojnie dostaje, publikujesz dwa razy dziennie, czy mam tylko takie wrażenie? Yy, tak. No, myślę, że pewnie nieraz, nawet częściej, faktycznie. Dobra, ale umówmy się. To nie jest tak, że jak ktoś chce teraz działać w mediach społecznościowych, to musi brać w tym tutaj przypadku z ciebie przykład i faktycznie dwa, trzy razy dziennie publikować, czy bo to jest trudne, tak? No mówmy nie się, tak. to dopiero na pewnym etapie, tak? To, to dopiero na, na pewnym etapie, bo jak będziemy chcieli publikować kilka razy dziennie, czy nawet kilka razy w tygodniu, a wcześniej tego w ogóle nie robiliśmy, to pewnie po dwóch tygodniach w ogóle odpadniemy, bo. Bo, będzie, my, bo będziemy po prostu tym wszystkim przytłoczeni. Bardzo fajnie nam się rozmawia. Wszystkie kroki dotyczące budowania marki osobistej w branży IT, oczywiście nasi słuchacze i nasze słuchaczki znajdą w Twojej książce, którą także zalinkujemy w opisie do tego odcinka. Ja już tak na koniec chciałam Cię zapytać, co w trakcie pisania tej książki było dla Ciebie takim największym wyzwaniem? Hmm. Tak, prokrastynacja, zdecydowanie. O, tak, bo posty na LinkedIn był... napisałeś, to dlatego. No właśnie, teraz mam je zaplanowane na trzy lata do przodu, więc taka częstotliwość. Um, tak, myślę sobie, że obok, obok tego, że, że jestem dosyć zorganizowaną osobą, przynajmniej tak siebie widzę, to mam też takie dążenie do bycia maksymalistą, jakby tutaj Posługiwać się tą nomenklaturą testu Galupa, czyli chcę zawsze, żeby ta jakość końcowa była przynajmniej taka, która mnie zadowala. To jest coś, co mnie zdecydowanie hamowało w przypadku pisania książki, co powodowało, że nieraz przez ileś miesięcy tam żadne nowe zdanie się nie pokazywało. A wydawca no, ale... nie ten, wydawca nie dzwonił, nie pisał? No regularnie. No. Regularnie. Tak, później chyba odpuścił, tak. odpuścił i stwierdził, że tak to już jak hmm. będzie, to będzie po prostu. Tak się, tak się hmm. umówiliśmy. Znaczy, ja wiedziałem, że będzie, bo to zdecydowanie był mój projekt, który chciałem gdzieś tam, gdzieś tam dowieść. Ale właśnie takie, takie bycie może perfekcjonistą, nawet w pewnym momencie, no może być blokujące i na koniec dnia wcale nie pomaga. Tego się nauczyłem, to jest taka moja, moja nauka. Ten proces pisania książki też rozciągnął się w czasie z innego powodu. To znaczy, jak byłem świadomy, że muszę troszkę, jak to się ładnie mówi, poedukować rynek. To znaczy, muszę się wyjść na, do, do, do ludzi z branży IT na różnych konferencjach, meetupach, webinarach i od tym temacie troszkę. Opowiedzieć, żeby przynajmniej przyzwyczaić tą naszą polską branżę, że taki temat w ogóle istnieje i wart jest uwagi. A więc myślę, że przynajmniej rok u mnie to było takie właśnie pojawianie się na różnego typu inwentach i mówienie o tej, o tej tematyce, po to, żeby sobie grunt pod tą książkę gdzieś tam przygotować. Ja polecam. Wszystkim, którzy nas słuchają bądź oglądają. Książka jest już dostępna w regularnej sprzedaży, prawda? Już jesteśmy tym? Zgadza się. Więc jest na stronie i w księgarniach, także, jak najbardziej. Do książki będziemy linkowali jeszcze, więc spokojnie ją znajdziecie, krok po kroku. Ja dodam też, że jest tutaj dużo odniesień do branży IT. Są pokazane też osoby, które działają w branży IT i które z sukcesem swoją markę osobistą budują. I też pewnego rodzaju rozwiązania, które osobom w tej branży się będą po prostu, po prostu się przydadzą. Natomiast mam też wrażenie, że nawet jeżeli w branży nie pracujemy, a chcielibyśmy takie troszeczkę spojrzenie z innej perspektywy uzyskać, czy jakby też poszerzyć swoją wiedzę, to ta książka też będzie świetna, tak? bo jakby są pewne elementy, które są też uniwersalne i przydadzą nam się nie tylko wtedy, kiedy w branży IT pracujemy. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze na każdy z tych tematów, o którym które dzisiaj poruszyliśmy, moglibyśmy jeszcze długo-długo rozmawiać, dlatego mam nadzieję, że jeszcze będzie do tego okazja. Z miłą chęcią, bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawiało. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki również, do usłyszenia i do zobaczenia.